danymi naukowymi. Nikt nie zbiera takich informacji, nie ma jakichś tam prób. Natomiast taką w miarę jeszcze wiarygodną informację możemy uzyskać z Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie. Ta mapka przedstawia występowanie wilka, w których mniej więcej rejonach kraju ten wilki występują. Z tego, co ja wiem, występują jeszcze bardziej, znaczy po prostu ta sieć wilczego występowania jest jeszcze gęstsza, po prostu nie dotarły tego typu informacje do autorów tej strony. Ale to też widać, że w przeciągu tych 15 lat, jak bardzo wilki zwiększyły zasięg swojego występowania. Kolejny chwyt socjotechniczny, jak można nie lubić takiego miłego, słodkiego szczeniaczka, jest taki słodki. No i tekst oczywiście, że jeżeli chcemy, aby przetrwały w naturze, musimy im pomóc. Czy dasz im nadzieję? Wilki specjalnie nie potrzebują naszej nadziei, a w naturze mało tego, że przetrwały, to radzą sobie doskonale. Kolejny taki dosyć fałszywy przekaz medialny. Wilk jako taka maskotka jest przecież po prostu dużym, dzikim psem. No i dlaczego my od tego wilka tak właściwie chcemy? No i mamy teraz drugi biegun. 8 owiec zagryzionych przez wilki, szkody dla wyrządzone w gospodarstwach. Nie jedna taka historia na pewno ma miejsce. No niestety, wilki mają tak, że potrafią niestety zagryźć kilka ofiar na raz. Też dosyć głośne sprawy, jeśli chodzi o fermy Danieli, gdzie wilki się potrafiły wedrzeć i zagryźć kilkanaście sztuk tych zwierząt. No ale tytuły z kolei medialne są w drugą stronę. Bestia na Pomorzu. Uważajcie na swoje dzieci. No, ostatnie przypadki zagryzień ludzi no, są niestety w dosyć zamieszłej przyszłości, więc to jest tak jakby drugi biegun. Jak sytuacja wygląda w Augustowie i okolicach? No nasze okolice raczej zapraszają wodą, czyli jakieś plażowanie, kajaki, wyprawy statkiem i tak dalej. No i oczywiście Puszcza Augustowska, czyli lasy, a szczególnie w okresie grzybobrania, to cieszą się największą popularnością. Mamy kilkanaście szlaków pieszych, rowerowych. Z tym uczęszczaniem, tymi szlakami jest raczej dosyć różnie, że tak powiem. Generalnie turyści skupiają się jednak wokół wód. Jest to teren bardzo słabo zaludniony. Raptem 185 tysięcy, trzy powiaty, na których terenie leży Puszcza Augustowska. To jest niecały Białystok tak naprawdę. Natomiast w okresie letnim, no to można spojrzeć, że 30 tysięcy około jest w Augustowie, a do samego Augustowa przyjeżdża co roku około 380 tysięcy. Czyli mamy ponad 12 razy tyle mieszkańców, no i to wszystko gdzieś się musi zmieścić. I w tym momencie wzrasta też taka presja ludzi na tereny leśne. Jak się to ma do wilków? No tutaj Puszcza Augustowska, to jest dosyć duży kompleks leśny, to jest 114 tysięcy hektarów w obrębie naszego kraju. I jak sytuacja z tymi wilkami wygląda? Jeśli chodzi o okres zimowy, kiedy turystów tak naprawdę nie ma, to te wilki możemy zobaczyć. Wystarczy Ponowa i na większości dróg możemy te tropy wilcze znaleźć. W ten sposób wygląda rozmieszczenie i liczebność poszczególnych watach w obrębie Puszczy Augustowskiej. To są wyniki już moich badań. W sezonie 2000-2001, ja już nie będę Państwa zanudzać tysiącem mapek, bo ja mam praktycznie dla każdego roku to takie dane wykonane, tego typu mapki. Tylko dla przykładu co 5 lat. Proszę zauważyć, że praktycznie cały teren puszczy jest wysycony. Watahy, jeżeli gdziekolwiek się pojawiają, to na obrzeżach. Czyli w północnej, w północno-wschodniej części, tutaj gdzieś okolice Sejm, pod Suwałkami, już 5 km od Suwałk, znajdowane są tropy wilcze. Pod Augustowem niecałe 2 km. Także one już zaczynają się naprawdę zbliżać do większych miejscowości. Natomiast w całej puszczy wilki miejsce zajęły praktycznie już wszystkie. I teraz jakiekolwiek nowe terytoria mogą powstać jedynie poza ich obszarem. Niedawno, przepraszam, brałam udział w takiej konferencji w Czarnej Białostockiej,
gdzie byli zaproszeni Litwini i oni się bardzo cieszyli z tej sytuacji u nas, bo oni polują. Po prostu nasze wilki przychodzą sobie na Litwę, a oni mają na co polować. Jak jest z odbiorem społecznym? Ja co prawda ankiet nie przeprowadzałam, mogę Państwu tylko poopowiadać na temat własnych niejako rozmów ze znajomymi, z obcymi, z turystami, z wszystkimi osobami, z którymi mam okazję porozmawiać w lesie. I to, jak ludzie postrzegają wilki, zależy od tego w głównej mierze, od tego, gdzie mieszkają, gdzie pracują i w jakim prowadzą tryb życia. I tak jakby podzielę na dwie kategorie. Pierwszą są mieszkańcy miast, tu mówię o tych miast typu Suwałki, Augustów, plus turyści, gdzie ten stosunek do wilka jest w miarę pozytywny. Jaki wilk jest w puszczy, no to super, to jest taka sensacja, bo to taki groźny drapieżnik, a ja chodzę po puszczy i się nie boję na przykład, także mogę poopowiadać znajomym. Tego typu postawy też da się zaobserwować. Drugą stronę medalu stanowią mieszkańcy wsi, szczególnie ci, którzy hodują zwierzęta gospodarskie i myśliwi. I teraz taki przykład. To jest fragment strony internetowej prezentującej walory naszego regionu, strona internetowa Urzędu Miejskiego, gdzie no, tam pomijam jakieś błędy, bo da się tego dopatrzeć. Natomiast wśród tej listy gatunków nie ma wilka. Po prostu albo ktoś nie pomyślał, albo nie wie o tym, że wilki są. Spotkałam się niestety też z czymś takim, że pan z Urzędu Miejskiego, zajmujący się turystyką notabene, zapytał, to u nas są wilki? Także to tak a propos wiedzy na temat wilka. Zagadka. Czym różnią się te tropy? Dla przeciętnego Kowalskiego niczym. Z prawej strony to jest trop mojego posokowca, z lewej strony to są wilcze tropy. Jeżeli ktoś nie wie, na co zwrócić uwagę, to po prostu nie ma dla niego znaczenia. Więc nawet jak zobaczy w lesie, to po prostu nie odróżni. A takie coś to, kto tam by zwracał uwagę, czy coś w tym stylu, nawet przejechać samochodem, można pojechać dalej. Wielu ludzi nie kojarzy tego, że wilki znakują teren drapaniem. Niektórzy widzieli takie zachowania u psów, ale nie kojarzą, że u psów jest to zachowanie odziedziczone po dzikich przodkach, czyli po wilkach. Po prostu wiedza jest naprawdę minimalna. Jeśli chodzi o mieszkańców wsi, no to powód, dla którego mają negatywne nastawienie, no jest właśnie taki. Tam, gdzie występują wilki i nie mają wystarczająco dużo pożywienia wśród zwierząt dzikich, będą polowały na to, co mają łatwo dostępne, czyli na krowy. Te wszystkie kropki to są miejsca, gdzie zostały zagryzione krowy. I kolejna grupa niejako, czyli myśliwi. No wilk po prostu wbrew opiniom niektórych nie żywi się jagódkami, a coś jeść musi. I takie obrazki w lesie można dosyć często spotkać. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wilk zjada mniej więcej 5,5 kg mięsa w ciągu dnia, a na terenie Puszczy Augustowskiej mamy w tej chwili już około 50 wilków, to rocznie wilki potrzebują 102 ton mięsa. W Puszczy Augustowskiej wilki nie zjadają tylko dzikich kopytnych. Dosyć duży udział ma też bóbr i także zwierzęta gospodarskie, głównie bydło, ale nie tylko, ale niestety to nie są zwierzęta gospodarskie zagrożone przez wilki, tylko w większości przypadków bardzo ładnie wilki tutaj pokazują proceder nielegalnego wywożenia padliny po prostu. Ale mimo wszystko, spośród tych 102 ton, to 80 ton stanowią dzikie ssaki i kopytne. I jakby to przeliczyć, to już na podstawie moich danych, moich badań na temat diety wilków, to w ciągu roku mamy takie ilości zwierzyny. Więc z tego tytułu jest to, wilk jest po prostu przez myśliwych postrzegany niejako jako konkurent, ale też jako osoby czy instytucje prowadzące gospodarką łowiecką widzimy, jakie mamy potencjalne byłyby przychody. Oczywiście nie wszystkie spośród tych ilości zwierzyny mogłyby być zostać upolowane, czymś by padło na pewno, ale jednak skalę to niejako obrazuje. A to jest
Mój ulubiony cytat jednego z amerykańskich badaczy wilków, żeby po prostu nie bawić się ze skrajności w skrajność, bo wilk nie jest ani przytulanką, ani też nie jest jakąś bestią, tylko po prostu jest gatunkiem. Ja się osobiście bardzo cieszę z tego tytułu, że wilki w Polsce mamy. Natomiast uważam, że jak w wielu dziedzinach potrzebny jest rozsądek i na pewno umiarkowany odstrzał oparty o rzetelną inwentaryzację na pewno by populacji wilka nie zaszkodził. Dziękuję. Dziękuję. Tym tematem wyczerpaliśmy referaty przewidziane w trzeciej sesji. Zachęcam Państwa do dyskusji. Temat bardzo kontrowersyjny. Chyba sesja najbardziej, która najbardziej wzbudziła najwięcej wątpliwości, najwięcej tutaj kontrowersji, więc zapraszam, kto chciałby zabrać głos w dyskusji. Społeczeństwo jest trochę podzielone i tak naprawdę słowo odstrzał już budzi kontrowersje. Dla części społeczeństwa niezwiązanej z łowiectwem, niezwiązanej z leśnictwem, odstrzał zdecydowanie jest to negatywny element. Natomiast dla specjalistów, wachowców to jest taka pozytywna informacja, bo skoro decydujemy się na odstrzał, to znaczy, że populacja już jest stabilna, już jest zrównoważona i już można nią tak naprawdę świadomie gospodarować. Mamy pierwszy głos w dyskusji. Bardzo się cieszę. Dzień dobry, Witold Cichanowicz, Leśnictwo Gdańsk. Ja myślę, że tylko się cieszyć. Wreszcie mamy sporą szansę na redukcję populacji jeleniowatych. Nie udało się to myśliwym przez ostatnie 30 lat, więc może nadzieja w wilkach. Leśnik, nie tylko edukator, nad leśnictwem Manowo-Lipski. Proszę Państwa, ja to jestem z jednej strony leśnikiem, a z drugiej strony też długoletnim myśliwym i mam takie rozdwojenie jaźni. Bo to tak, to co kolega wcześniej powiedział, mnie to bardzo cieszy, jak te uprawy zaczną rosnąć, żeby te rude bydlaki, zacytuję słowa inspektora, przestały wcinać te nasze długo kilkuletnie wyprowadzane uprawy. Ale z drugiej strony też proszę zauważyć, że koła łowieckie są takie mini firmami i też mieliśmy zorganizowane super polowanie dewizowe na 12 myśliwych duńskich. W drugim pędzeniu wychodzi w atacha 6 wilków, w pozostałych pędzeniach oczywiście 0. No i oczywiście wynik finansowy tych polowań zerowy. Także to naprawdę trzeba, uważam, że to gospodarowanie, czy jest konieczna ingerencja w populację dzika, bo tutaj interesy kół łowieckich, które są zmuszone do płacenia odszkodowań łowieckich, gdzie im wyraźnie populacja wilka przeszkadza, wchodzi w wyraźną kolizję tych interesów leśników, którzy są zainteresowani z tym, co mój przedmówca powiedział, redukcją jeleniowatych. Dziękuję.